Internauta Donald pyta, co sądzisz o scenach erotycznych rozbieranych? To kolega Donald, niech obejrzy sobie moją rozmowę z Danielem z soboty. Tam ja ją oglądałam wczoraj, tak, ja oglądałam to wczoraj. No nie mogło zabraknąć tego pytania, nie, domyślam tak, się. Tak, no domyślam się, nie mogło, to, tak, nie mogło. Ale tam jest po prostu pełna odpowiedź, chyba za 2 minuty na ten temat. To powtórzyć? Ja mogę powtórzyć, jeżeli możesz, to bardzo znaczy, proszę. Tak. To znaczy, ja mam podejście, to co mówiłam właśnie w sobotę Danielowi, że ja mam podejście takie, że jeżeli, rozumiem... takie sceny, które wymagają od aktora jakiejś intymności czy jakiejś golizny, wtedy, kiedy one się faktycznie tłumaczą, kiedy one są nieodzewną częścią scenariusza. Wtedy to rozumiem, bo to jest jeden ze środków wyrazu. Natomiast golizna dla golizny mnie nie interesuje, bo uważam, że są różne inne, ciekawsze o wiele sposoby na to, żeby coś zagrać, coś pokazać i takiej... nagości dla nagości nie lubię. Ale czy według ciebie ciało jest narzędziem w rękach aktora? Oczywiście, że tak. Ja dlatego myślę, aktorzy są, że tak powiem, przyłapywani na tych różnych, a to zabiegach, a to operacjach, a to siłowniach, a to bieganiach, a to jakichś jogach i jacuzzi i tak dalej, bo to jest jakby nasze narzędzie pracy i musi być zadbane, musi być zgrabne, musi być sprawne, musi być ładne, przynajmniej tego się mniej więcej, myślę, oczekuje. Mhm.